szkoła filozofii w tym roku bardzo mi się podobała. Brałam udział pierwszy raz i bardzo mi się podobało zaangażowanie każdego z uczestników, ale też sposób, w jaki prowadzone były warsztaty. Czasami wieczory spędzaliśmy na przykład grając wspólnie w mafię. Każdego dnia przeprowadzałam około 3 dysput filozoficznych na bardzo różne tematy i uważam, że już samo to w sobie jest niesamowicie rozwijające. Oprócz tego oczywiście wykłady i zajęcia, które mieliśmy prowadzone, też wiele mnie nauczyły. Ta letnia szkoła filozofii była dla mnie niesamowitym przeżyciem. Była to świetna i właśnie jedyna taka w Polsce okazja do spotkania się właśnie z ludźmi w podobnym wieku, mającymi podobne zainteresowania, z którymi można było naprawdę na poziomie kulturalnie i na najróżniejsze tematy porozmawiać. To, co ja mogę powiedzieć o letniej szkole filozofii, to na pewno to, że jestem bardzo wdzięczny, że tu jestem. Mogłem brać w tym udział. Było to niesamowite doświadczenie. Pierwszy raz w życiu miałem okazję spotkać się z taką grupą takich niesamowicie inteligentnych, uzdolnionych ludzi. Całodniowe dyskusje były po prostu wspaniałe i rozwijające i naprawdę, no, bardzo się cieszę, że mi się to udało być. Rzecz, która podobała mi się najbardziej i którą najbardziej tutaj cenię, to dyskusje z pozostałymi uczestnikami, ze wspaniałymi ludźmi, którzy przyjechali tutaj z całej Polski. Każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób. To ja zdecydowałam się przyjechać na szkołę letnią filozofii. Przede wszystkim ze względu na moje zainteresowanie filozofią, które w tym roku zdecydowanie się powiększyły z racji na moje przystąpienie do olimpiady. Jestem bardzo zadowolona, to jest już nasz ostatni dzień. W tym momencie gramy naszą ostatnią grę w siatkówkę, która stała się takim trochę rytuałem. Nie ma chyba drugiego takiego miejsca, przynajmniej się do tej pory z nim nie spotkałem, w którym można spotkać tak wielu ludzi z tak interesującymi opiniami, otwartymi na zmianę poglądów oraz na krytyczne ocenianie moich. No i wydaje mi się, że właśnie ten czynnik ludzki najbardziej stanowi o wartości tego wyjazdu. Nigdzie, naprawdę nigdzie nie spotkałem się z takim natężeniem różnych dyskusji, nie tylko podczas zajęć przeznaczonych do tego, ale także podczas różnych naszych aktywności podczas dnia. Wydaje mi się, że letnia szkoła filozoficzna to takie świetne miejsce, żeby naprawdę rozszerzyć swoje zainteresowania, żeby też na pewno wnieść coś od siebie, bo wydaje mi się, że każdy z nas, którzy tutaj przyjechaliśmy, dodał coś od siebie, było to coś naprawdę wartościowego i myślę, że jeżeli tylko będę miał okazję, jeżeli żadne inne czynniki nie staną temu na przeszkodzie, to zdecydowanie chętnie wziąłbym udział w podobnym wydarzeniu w przyszłości. Jeśli będę miała taką możliwość, to z chęcią wrócę tu za rok. Dlaczego? A dlaczego nie? Ogólnie bardzo polecam. Ja jestem bardzo zadowolona. Było fajnie.